A teraz 15 minut na ekspertów prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego. Przypomnijmy, są to Wojciech Kruk, poznański przedsiębiorca, Katarzyna Bujakiewicz, aktorka i profesor Jacek Żak z Politechniki Poznańskiej. Jako pierwszy Wojciech Jacek Jaszkowiak w pierwszej części, choć mógł, nie zadał żadnego pytania prezydentowi Grobelnemu, teraz więc będzie odpowiadał na pytania od ekspertów. Wojciech Kruk jako pierwszy. Panie Jackiewicz, chciałbym nawiązać do tego, co tu już pan Mikuła też zwrócił uwagę. Pan często też w swoich wypowiedziach zwraca uwagę na to, że poznaniacy, że miasto nam się wyludnia, że centrum pustoszeje i że mieszkańcy wyprowadzają się w okolice pod Poznanie. To jest na pewno problem, ale czy takie stawianie miasto a powiat to nie jest takie też jakby budowanie pewnego konfliktu między tymi dwoma środowiskami? Jak pan patrzy na problem aglomeracji Poznania? I jak pan na przykład wyobraża sobie promocję naszego miasta? Czy patrzy promocję gospodarczą, głównie oczywiście mi chodzi. Czy uważa pan, że ta promocja powinna odbywać się w ramach miasta, czy jednak powinniśmy podejmować jakieś działania zmierzające do wspólnych działań Poznania, aglomeracji poznańskiej? Także prosiłbym może o... I odpowiada Jacek Jaszkowiak, kandydat Platformy Obywatelskiej. Oczywiście, że należy szukać współdziałania i jakby współpracy z podpoznańskimi gminami. Natomiast ten proces wyludniania jest czymś, co jest dla Poznania dużym problemem. Po pierwsze, tak, mamy sytuację taką, w której doszło do degradacji tych historycznych dzielnic Poznania. Mam tu na myśli Jeżyce, Łazarz, Wildę. Na Łazarzu w ciągu 4 lat ubyło 4 tysiące mieszkańców z 32 tysięcy na 28. I to są poważne problemy. Stąd oczywiście w ramach tego współdziałania należy szukać takich rozwiązań, żeby atrakcyjność zamieszkania w tych historycznych dzielnicach w Śródmieściu była tak duża, by mieszkańcy stamtąd nie uciekali, żeby również nie emigrowali z tych dzielnic, takich jak Rataje. I teraz jeżeli diagnozujemy przyczyny, które powodują, że oni stamtąd emigrują, jeżeli prowadzimy rozmowy z mieszkańcami, tak rozmawiałem z Danielą Popławską, dlaczego wyprowadziła się z okolic Starego Rynku, no to w tym momencie można szukać rozwiązań, które doprowadzą do tego, by ci ludzie stamtąd się nie wyprowadzali. To jest oczywiście również duże uproszczenie, że ludzie się wyprowadzają dlatego, ponieważ marzą o domku z ogródkiem i to jest jakby jedyny parametr, który decyduje o tym, że się wyprowadzają. Daniela również... panu powiedziała, dlaczego Katarzyna się Bujakiewicz. Wyprowadziła? Tak, dlatego, że w soboty, w niedzielę tak naprawdę tam się nie dało żyć w tym miejscu, w którym ona była. Szczególnie w te dni, kiedy dochodziło do załóżmy meczów, gdy kibice przyjeżdżali i tam załóżmy, nie wiem, sikali jej pod kamienicą. Z uwagi na to również, że tam w tym miejscu, gdzie ona mieszkała, w tej kamienicy, tam również funkcjonowała jakaś, nie wiem, kawiarnia, pub, czy tego typu miejsce, restauracje, która również wpływała na to, że jakby uciążliwości tego życia były bardzo duże. I teraz ja bym chciał, by mieszkanie w kamienicy na Matejki czy na Jeżycach mogło być alternatywą dla opcji w postaci domku z ogródkiem. To jest moim celem. I tak jak kiedyś, pamiętam jeszcze nawet te czasy, bo też zresztą rozmawiałem wielokrotnie z moimi rodzicami czy z dziadkami, tak, to wyglądało inaczej. Tak, Staszica i tak dalej, te ulice były piękne. Tam naprawdę eksperci chcą dopytać. Ja przepraszam, ale... Bo miało być o promocji. Zwrócił pan uwagę na jedną rzecz, że ubyło na tym Łazarzu 2 czy 4 tysiące osób. A czy nie uważa pan, że jest to coś zupełnie naturalnego? W naszym domu na Pułaskiego w czasach kwaterunku mieszkało 24 osoby. Przychodziła policja, do każdego pokoju dokwaterowywano następną rodzinę. Po czasach, kiedy wybuchła wolność i kiedy właściciele odzyskali swoje mieszkania, w sposób naturalny połowa ludzi z centrum miasta wyprowadziła się. Poprzez to, że właściciele odzyskali swoje lokale. To Wojciech dzisiaj Kruk, już nie mieszkają w jednym dużym mieszkaniu sześciopokojowym, trzy rodziny ze wspólną kuchnią i często toaletą na pół. Może poprosimy o odpowiedź, bo 10 minut zostało. Zmieniło. Jacek Jaszkowiak. Nie, no to nie jest tak, że te osoby się wyprowadzają tylko dlatego, że w tych kamienicach, w tych budynkach następuje miejsce przeludnienia, tak? To nie jest tak. Oczywiście, że kiedyś te mieszkania, załóżmy, były budowane w określonej wielkości i pewien proces, tak, takiego właśnie, nie wiem, zmniejszania ilości mieszkańców w poszczególnych mieszkaniach, on miał miejsce, tak? Natomiast powstały również oczywiście nowe plomby, powstały nowe budynki, natomiast sam proces, chociażby na przykład
na ratajach, tak, czy na tych osiedlach, on jest jakby widoczny. To są poważne. Wyrywa się do głosu. Na przykład w takim razie dzisiaj na Łazarzu gęstość zamieszkania jest większa niż w Barcelonie, czy mniejsza? Nie porównywałem tych danych, także... To odpowiem, że ciągle jeszcze jest większa. Proszę pana, ale Jacek, czy grzech? Profesor Jacek Grzech, a czy porównywał pan, jeśli tutaj może do tego wątku, tak? A czy porównywał pan strukturę na przykład w takich dzielnicach historycznych Barcelony mieszkańców i strukturę na przykład u nas? Czy tam w tych dzielnicach mieszkają ci mieszkańcy najmniej zamożni? Czy jest tak akurat, że tam w tych dzielnicach mieszkają te osoby, tak, które jednak... Tak, porównywałem. U nas ciągle jeszcze mieszkają ci słabsi ekonomicznie. Proszę pana, ale czy jest pan generalnie znane pojęcie urban sprawl, czyli tak zwanego rozlewania się aglomeracji miejskich, które jest naturalnym zjawiskiem na całym świecie i w konsekwencji to wyludnianie się pewnych sektorów miasta jest naturalnym działaniem, naturalnym dążeniem mieszkańców w związku z faktem, że społeczeństwo się bogaci. I czy w konsekwencji za poradą pańskiego transportowego eksperta, pana doktora Bajma, uważa pan, że takie twierdzenie, iż budowanie dróg wyjazdowych z miasta ułatwia właśnie taką migrację ludności, jest uzasadnione? No to jest, mówi pan, o całym świecie. Oczywiście tutaj tak można powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych te miasta są bardzo rozlane i to jest jakby, i tu bym się zgodził, tak? Natomiast no, jest tak, że Europa ma zupełnie jakby inny model funkcjonowania miast. Miasta są bardziej zwarte, te miasta mają swoje dzielnice historyczne i tutaj jakby sytuacja jest zupełnie inna. Także to nie można mówić jakby o całym świecie, że to jest zjawisko, które dotyczy całego świata. Zostało 8 minut. W Europie, w Niemczech, we Włoszech, to nie jest tak, że ten proces rozwania się jest zupełnie niekontrolowany, czy w Szwajcarii. Proszę zobaczyć, jak wyglądają miasta w Szwajcarii, czy tam ma miejsce proces rozlewania, czy to jest tak, że w Hanowerze było prawie 200 tysięcy mieszkańców, wyprowadzili się do podhanowerskiej dzielnicy. Tak, to jesteśmy na tym poziomie w tej chwili. Przechodziły pewne rzeczy 20-30 lat wcześniej z powodu swojej zamożności. Czy to nie jest tak, że powinniśmy w tym zakresie wyciągać wnioski z pewnych zjawisk, jeżeli tam ten element rozlewania był traktowany jako wielki błąd i problem tak naprawdę, to czy to nie jest tak, że należy z tego wyciągać wnioski, czy należy te błędy same powtarzać, powielać? Pan Wojciech jest przedsiębiorcą i czy w tym momencie, nie wiem, nasi przedsiębiorcy, czy pan tak stosował te modele zarządzania, które były gdzieś na przykład w Niemczech w 60-tych latach? Czy pan próbuje być bardziej innowacyjny w swoich działaniach, tak, już nie kopiować tego, co ktoś robił, jakieś błędy, tylko szukać rozwiązań? No, spójrzmy na Solarisa. Jacku, tak? Tu mówimy, przepraszam, o poziomie zamożności społeczeństwa. Pewne zachowania zależą od poziomu zamożności społeczeństwa. Jak ja mam 100 zł, to wydaję 100 zł. Jak ja mam 1000 zł, to wydaję 1000 zł. I stąd jest ta różnica, że Niemcy są po prostu o to jedno czy dwa pokolenia przed nami. Nie, no to jest kwestia mentalności. Oczywiście, że kwestia zamożności. Gorszymi samochodami niż dzisiaj. Nie, ale proszę spojrzeć na Freiburg na przykład. Jak wygląda Freiburg, takie miasto, bo to jest też kwestia pewnego modelu miasta, który sobie przyjmiemy. Tak? Czy chcemy miasta takiego jak Detroit, czy chcemy miasta takiego jak Freiburg? To jest też pytanie, w jakim kierunku Poznań powinien podejrzeć, jaką mamy wizję tego miasta, jaką mamy... No wie pan też, panie prezydencie, chciał też tworzyć partię taką jak CSU i tutaj widzę, że to Monachium jest takie bardzo, bardzo silne, ale ja bym powiedział tak, że ja bym nie porównywał Poznania do Monachium, bo to są jednak ośrodki o jednak zupełnie innej wielkości. Freiburg jest podobny? Freiburg jest miastem znacznie mniejszym niż Monachium. Jeżeli spojrzymy, jaka jest tam ilość mieszkańców? Także to w tym momencie... Siła nabywcza ludności Freiburga jest pięciokrotnie wyższa niż... Ja jesteśmy w Poznaniu. Gdybyśmy wrócili do Poznania, to 6 minut zostało. Nie wiem, czy Katarzyna Bojakiewicz... O, właśnie. Przykład Danieli Popławskiej uważam, że jest raczej kiepski, bo ja też bym się ze Starego Rynku wyprowadziła, jakbym miała restaurację pod sobą i chciała się wyspać. Wydaje mi się, że raczej to nie jest miejsce do mieszkania dla spokojnej kobiety, która już chce mieć spokoju po spektaklu. Też się z Grunwaldu wyniosłam do Strzeszyna i nie uważam, że jest to coś złego. Męczyłam się hałasem. Oraz będzie chcę mieć pytanie? Blisko do lasu. Nie, pytanie moje jest bardzo proste. Co pan zrobił dla Poznania? I odpowiada Jacek Jaśkowiak. Właściwie
20 lat prowadzę swoje przedsiębiorstwo, zatrudniam ludzi. Usługi, które świadczę, mają wpływ na powstawanie w Polsce miejsc pracy i pod Poznaniem i w różnych innych miejscach. Także to jest coś, co robię. Angażuję się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, od takich drobnych typu na przykład Dni Jeżyc, tak, do takich działań na przykład jak współpraca z takim klubem niewidomych kolarzy Razem. Jeżdżę tam jako taki pilot, jakby też to jest pewnego rodzaju forma integracji z tymi ludźmi. Również angażuję się w różnego rodzaju, czy angażowałem się w działania na przykład My Poznaniaków. Wspieram różnego rodzaju inicjatywy, które są w tym obszarze, także jest szereg działań, które... No nie, na przykład, no tak jak mówiłem, Dni Jeżyc. Nie, no bo konkretnie pytam, bo ale, nie wiem, każdy z nas działa na rzecz Poznania od zawsze i konkretnie mogę wymienić, nie jestem prezydentem ani kandydatem zostały na prezydenta, ale mogę wymienić konkretnie, czym się zajmuję w Poznaniu i w czym działam. Natomiast no przyznam się szczerze, że pomimo tego, że bardzo się interesuję Poznaniem, nie widziałam pana w żadnych działaniach ja takich na rzecz Poznania. Całe 4 minuty. Z takich działań, które być może pani będą bliższe z obszaru kultury, to organizowałem w Poznaniu wielokrotnie różnego rodzaju koncerty Jacka Kaszmarskiego. Wielokrotnie ściągałem Jacka Kaszmarskiego do Poznania. Współpracowałem jakby również z Fundacją Ludziom, ta, która wtedy zaangażowała się bardzo mocno w pomoc dla Jacka Kaszmarskiego. Dla wielu ludzi z obszaru kultury również wielokrotnie organizowałem z tymi ludźmi pewne wspólne przedsięwzięcia, pomagałem tym ludziom w pewnych projektach, których się podejmowali. Także to są te działania, które, być może prezydent Grobelny chciałby zadać pytanie swojemu kontrkandydatowi. Nie, to jeszcze 3 minuty. Wobec tego, jeśli państwo pozwolicie, to ja jeszcze jedno pytanie. Padła w dyskusji kwestia transportu związanego z Naramowicami. W dniu 7 października w wywiadzie dla TVN24 powiedział pan, że tramwaj jest bardziej efektywny niż autobus i linie te w domyśle tramwajowe mogłyby być obsługiwane przez pojazdy dłuższe niż 45 metrów. Ze swej istoty... Znaczy, dłuższe niż 30 metrów, czyli również 45-metrowe. Tak, dokładnie zapisane dłuższe niż 45 metrów. Nie, to było tak, dłuższe niż 30 metrów, okej. Okay. Wśród nich 45-metrowe. Tak czy inaczej, ze swej istoty te dwa sformułowania są sprzeczne, bo jeżeli na tego typu liniach chcielibyśmy użytkować tabor 45-metrowy, to musimy wiedzieć, jaki popyt będzie występował, żeby rzeczywiście mówić o podwyższonej efektywności. Druga rzecz, że istnieją techniczne ograniczenia dla tak dużych tramwajów, jeśli chodzi o poznański węzeł transportowy. Panie głównie, profesorze, jeśli tylko chodzi dopytam, czy będzie pytanie do... Tak, o skrzyżowania. W związku z tym chciałbym prosić o wyjaśnienie, skąd taka koncepcja, jeśli chodzi o transport na Naramowice. Wypowiedź moja dla wtedy, którą pan teraz cytuje, tak, panie profesorze, to była wypowiedź związana na podstawie rozmowy z panem doktorem Bejmem. Rozmawialiśmy o różnych możliwościach transportowych jakby tutaj w tym obszarze, o tym, jakie są różne możliwości w zakresie tramwaju, tak, czyli że są tramwaje 30-metrowe, natomiast w sytuacji, gdy są potrzeby, żeby te tramwaje obsłużyły większą ilość mieszkańców, to również są możliwe takie techniczne rozwiązania, one są stosowane na przykład w Dreźnie, że również funkcjonują tramwaje 45-metrowe i z technicznego punktu widzenia to jest możliwe. Tak? Jedzie na pozostałe ulice poznańskie. Tak, chodzi o skrzyżowania, które taki tramwaj mógłby blokować. No, ja zakładam, że w przyszłości powstaną zajezdnie nie tylko tak jak teraz, że jest jedna na Franowie, że wszystkie tramwaje wieczorem muszą zjeżdżać do tej jednej zajezdni, i co powoduje też spore koszty, tylko że w przyszłości również no, będą możliwości takie, że powstaną jeszcze jakby inne zajezdnie, żeby tutaj... No dobrze, to jeszcze króciutko. Zostało nam 40 sekund, więc... Gdyby to by oznaczało, że żeby zbudować linię na Naramowice dla takich tramwajów, trzeba by przebudować wszystkie tramwajowe skrzyżowania w Poznaniu. Tak, tak, jeszcze poproszę jedno króciutkie pytanie. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lat organizuje z Urzędem Miasta Forum Gospodarcze Miasta, aglomeracji
Poznania. Jak pan tą imprezę ocenia? Jak pan by sobie wyobrażał dalej jej istnienie? I jak pan sobie wyobraża współpracę z organizacjami gospodarczymi naszego miasta? Jacek Jaśkowiak, proszę o odpowiedź króciutką. Oczywiście, że spotykam się, znam się z osobami na przykład z różnych organizacji i z różnych stowarzyszeń. Bardzo chciałbym wciągnąć różnego rodzaju stowarzyszenia, które zrzeszają przedsiębiorców, takie jak na przykład tam Lewiatan, tak, trzy stowarzyszenia, które na przykład, nie wiem, Straż Pożarna Ochotnicza, tak, czy innego rodzaju, które na przykład zmierzać. Tworzą i chciałbym, żeby te osoby zostały wciągnięte w współdecydowanie o mieście. Tak? To jest jakby coś, gdzie widzę wielki kapitał ludzki, gdzie widzę wielkie możliwości. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. I mamy propozycję dla państwa, jako że udało nam się zaoszczędzić nieco czasu podczas tej części naszej, najmniej istotnej tutaj. Prosimy o po jednym pytaniu. Ryszard Grobelny do Jacka Jaśkowiaka. Jacek Jaśkowiak. Chyba, że panowie nie mają żadnej kwestii, o którą chcieliby swojego kontrkandydata zapytać. No, oczywiście, że mamy. Ryszard Grobelny. Przyznam, że ja chciałem zapytać szczegółowo o zapis w programie. Czytam tutaj następujące sformułowanie. Doprowadzą do realizacji inwestycji, między innymi Nowa Głogowska, dokończenie budowy ulicy Świętego Wawrzyńca oraz pierwsza rama komunikacyjna na wysokości ulicy Północnej i Chlonda. Proste pytanie, kiedy i ile to będzie kosztowało? I odpowiada Jacek Jaśkowiak, Platforma. W ciągu 8 lat chciałbym te inwestycje zrealizować. Uważam, że jeśli chodzi o Świętego Wawrzyńca i Głogowską, są to kluczowe inwestycje, które pozwolą uspokoić ruch na Głogowskiej. W ciągu 8 lat, ile to będzie kosztowało? Na Dąbrowskiego. Wstępnie jedna z tych inwestycji, że Świętego Wawrzyńca, to jest rząd wielkości 200-300 milionów z tych informacji, które na dzisiaj posiadam. To są takie szacunkowe dane. Jeśli chodzi o Głogowską, to też jest również około, nie wiem, 300 milionów złotych. Do tego Chlonda 450. Skąd będą na to pieniądze? Z jakich inwestycji, które dzisiaj są zapisane w wieloletnim planie finansowym, należy zrezygnować? Ponieważ to są inwestycje, które przekraczają dzisiaj nawet te przedsięwzięcia, które mogą być finansowane z Unii Europejskiej, a te trzy inwestycje nie mogą być finansowane ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym, z czego zrezygnują? Prawdopodobnie, żeby te trzy rzeczy zrobić, nie wystarczy nam nawet pieniędzy, gdybyśmy mieli zrezygnować ze wszystkich inwestycji, które są w mieście. Nie, no to jest jakby pana zdanie w tym Dlatego obszarze. Tak? Zadam pytanie, również, z których inwestycji? Pan również w tej chwili, załóżmy od roku, no, od stycznia jakby 2014, też wykorzystuje ten element jakby rolowania długu, tak jakby to też jest widoczne. I w tym momencie to nasze zadłużenie na dzisiaj jest rozłożone na 10 lat. Natomiast sądzę, że można w tym zakresie rozmawiać na temat ewentualnie wydłużenia tego na okres, nie wiem, 15 lat. Jestem również przekonany tak, że znajdę w zakresie w tej chwili już jakby prowadzonych inwestycji zupełnie inne możliwości ich realizacji. Tak? No, stadion miał kosztować 500 milionów, kosztował 900. Tak? Ja uważam, że w zakresie... Zrezygnuje pan z Naramowickiej, zrezygnuje pan z tramwaju w ulicy Ratajczaka. No przepraszam, to są inwestycje, proszę pozwolić zadać pytanie. To są inwestycje, które oscylują w granicach 700 milionów złotych. My mamy rocznie około 100-150 milionów złotych na dofinansowanie projektów unijnych. Jeżeli zrezygnujemy w ciągu 8 lat z tych wszystkich dofinansowań, z całego wkładu własnego do projektów unijnych, wystarczy nam na te trzy inwestycje. Rozumiem, że pan proponuje rezygnację całkowitą ze wszystkich projektów unijnych. I prosimy Jacka Jaśkowiaka o krótką odpowiedź. Absolutnie tak nie jest. Tak? Ja uważam po prostu, że te inwestycje, które pan robi, to co też podnosił... Czyli będziemy mieć dwa razy więcej pieniędzy. Proszę mi się dać odpowiedzieć, bo jak pan mówił, to nie przeszkadzałem. Pan Dziuba, tak, i teraz jeszcze wiele też innych takich stowarzyszeń pozarządowych, one teraz już zaczęły mówić o takim terminie, który nazwano został podatkiem Grobelnego, który jest jakby w mojej ocenie traktowany jako ten taki brak umiejętności, efektywności w zakresie prowadzenia inwestycji. Czyli, że te inwestycje są realizowane, że tak powiem, po terminie, że pan nie potrafi zabezpieczyć na przykład, nie wiem, odpowiedniej obsługi prawnej przy takim stadionie na przykład i tam prawnicy, którzy przygotowali panu umowę, nie potrafili na przykład zadbać o przeniesienie praw autorskich i szereg innych elementów. I w tym momencie, tak, ja zamierzam te inwestycje, które będą realizować w taki sposób biznesowy, nie taki, który jest jakby na razie robiony, czy realizowany, taki, który pan robił, tylko w taki sposób, który jest typowy dla takich nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw. Ma jakieś pytanie do Ryszarda Grobelnego? To jest bardzo duży ogólnik, bo można sobie jasno odpowiedzieć. Na tramwaj na Naborowickiej jest przeznaczone tyle pieniędzy. O ile taniej go pan zrealizuje? Bo musimy teraz znaleźć te 800 milionów. Przepraszam, powiem wprost.
taka obietnica jest niemożliwa do zrealizowania. Ona jest możliwa do zrealizowania. Pytam pana radnego Mikułę, czy uważa, że ta obietnica jest możliwa do zrealizowania? My wchodzimy tutaj do gry. To jest tak, że to jest tak, że oczywiście przy tym zespole ludzkim, który pan ma, czyli z takimi wiceprezydentami, jak na przykład pan Kajzer, jak pan Kajzer, czy pan Kruszyński, to ja oczywiście wiem, że pan tego nie zrealizuje. Tak? To jest jakby, i gdybym ich miał za zaplecze swoje, to oczywiste jest, że tych inwestycji nie zrealizuje, tak? Bo one się będą ślimaczyć i tak naprawdę... Czy Jacek Jaśkowiak ma jakieś pytanie do Ryszarda Grobelnego? To musi być priorytet między kandydatami, więc prosimy o pytanie Jacka Jaśkowiaka, chyba że oddaje pan swój czas Ryszardowi Grobelnemu. Nie, oczywiście, że mam pytanie. W sumie zaskoczył mnie jakby ten pana, nie wiem, zaskakuje mnie pana taka miłość do centrów handlowych. Jakimi przesłankami kierował się pan, zatrudniając w tej chwili jako rzecznika jakby swojego w czasie tej kampanii osobę, która 3 lata była rzecznikiem prasowym tego nowego centrum Łacina, czyli mam tu na myśli panią Annę Ciamciak, tak? No bo ona tłumaczyła mieszkańcom Poznania, tak, jakby jak fajne jest to centrum Łacina, jakie dobre to jest centrum handlowe, teraz nam pokazuje jakby, że pan ma być tym najlepszym kandydatem na prezydenta. Jakie przesłanki były, bo również ta debata, która nie doszła do skutku wczoraj, również tam prowadzącym miał być rzecznik Trygranitu. Jakby patrzę na pana działania w ten sposób, że te ostatnie 20 lat to jest naprawdę eksplozja różnych centrów handlowych. I w tym momencie zastanawiam się ten element ludzki, tak? Jakimi przesłankami pan się kierował, że również w tym zakresie tak... I odpowiada Ryszard Grobel. Nie ma miłości do centrów handlowych, natomiast zdecydowanie lubię osoby o dobrych kompetencjach. Pani Ania Ciamczek jest dobrym, sprawdzonym dziennikarzem, który nabierał do doświadczenia w telewizji polskiej. I rekomendacja mojej małżonki była bardzo dobra, że to jest dobra, kompetentna osoba, z której kompetencji warto skorzystać. Ja jej przyznaję, poprzednio nie znałem i okazuje się, że rzeczywiście jest to bardzo miło, bardzo sprawna osoba i myślę, że każdemu mogę dać dobre rekomendacje na jej temat. No bo jeszcze w głosie pan sygnalizował, że pan by chciał rozmawiać z Apsysem w zakresie tego elementu. Apsys to firma budująca Tak, no bo to galerię. Jest firma, do której pani właśnie była rzecznikiem prasowym przez 3 lata. I w tym momencie mam tu na myśli to, że pan mówił, że pan się nie może spotkać z Apsysem, Apsys nie chce. Czy szukał pan możliwości ewentualnie jakiegoś takiego, nie wiem, no wsparcia, żeby jednak ten problem tych mieszkańców Milczańskiej rozwiązać jakby... Szukałem i tak jak przypomnę naszą debatę w głosie, dość jednoznacznie powiedziałem, że problem tkwi także w umowach, które ma zawarty Apsys, jak sądzę. Umowy ma zawarte z instytucjami publicznymi, z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi, czyli instytucją pod kontrolą państwa i z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które finansuje. Obie te instytucje państwowe, rządowe finansują to centrum i tak naprawdę, jeśli te instytucje finansowe wyrażą zgodę Apsysowi na rozmowy i zmianę harmonogramu realizacji inwestycji, to pewnie on będzie skłonny do realizacji inwestycji. Dlatego bardzo też wyraźnie sugerowałem w rozmowie na przykład Platformie Obywatelskiej, żeby zwróciła się do instytucji rządowych z naciskiem na to, żeby ten, kogo finansują, chciał rozmawiać. I być może proponowałbym, żeby wykorzystał pan swoje kompetencje czy swoje możliwości czysto polityczne, wziął za ten mityczny telefon albo poprosił kolegów, żeby wreszcie zadzwonili. Czy do szefów z Banku Gospodarstwa Krajowego, czy do szefów z PIR-u, żeby wpłynęli na inwestora. Bo sam pan wie jako ekonomista i jako biznesmen, że jak instytucja finansowa, finansująca inwestycje, chce jakiegoś rozwiązania, to potrafi do niego doprowadzić. Jak jakaś instytucja finansująca, kredytująca się na jakieś rozwiązanie nie zgadza, to inwestor ma ręce związane. Ja bardzo bym chciał znaleźć tam rozwiązanie. Ale ja mam takie wrażenie, wie pan, jakby to było tak, że ten plan powstania tam właśnie w tym miejscu, takiej dzielnicy naprawdę fajnej, tak, że to jakby było coś, co było możliwe do zrealizowania, ale natomiast pan doprowadził do tego, że w miejsce tej dzielnicy, tam powstało, czy powstaje gigantyczne centrum handlowe, największe w Polsce, które spowoduje koszmar tak naprawdę w sensie komunikacyjnym również mieszkańców okolicznych, które już w tej chwili budzi takie emocje tych mieszkańców ulicy Milczańskiej. Ale proszę mi nie przykładać łatek, które są nieprawdziwe. To jest tak jak mówienie o tym, że ja jestem miłośnikiem centrów handlowych. Ja osobiście średnio lubię dokonywać zakupy w centrach handlowych, w związku z tym taka łatka jest nieprawdziwa. Panowie, jeszcze niecałe 3 minuty dla was. Tak samo nieprawdziwa łatka jest dotycząca tego, na ile ja miałem wpływ.
jest plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli inwestor prowadzi inwestycje zgodnie ale z planem... Ale to pan go zgłasza, ten plan. Znaczy, przecież to pan ja przygotowuje ten plan. Tak? Czyli to pan przygotował plany pod te inwestycje, plan jest które tam zostały zrealizowane. Z podpisem... Z podpisem